Dzień dobry, dzień dobry. A w sumie dobry wieczór, bo nie wiem, o jakiej porze mnie oglądacie. Słuchajcie, przyjechaliśmy właśnie do Rzeszowa. 3:15, także super, naprawdę, pomimo tego, że jest no teraz mega deszcz, jakieś takie ostatnie dni były. Nie lubię jeździć w deszcz, nie lubię jeździć w deszcz, nie lubię jeździć też w taką ślizgawicę, ale myślę, że większość ludzi. Przyjechaliśmy i mama upiekła. Upiekła? Usmażyła? Nie wiem jak to tak, no na piecu tak się piecze proziaki. Czy wiecie co to są proziaki? Dajcie mi znać, czy wy wiecie w ogóle co to jest. Tutaj mam już resztkę, bo słuchajcie, oczywiście go zjadłam i pewnie zjem jeszcze nie jednego. Niedobrze, niedobrze, bo w ogóle mam wrażenie, że rodzice kochają, jak jesteśmy na masie. No i nie moi. Oni zawsze, jak słyszą, że jakaś dieta czy coś, po co tobie tam dieta? Ty jesteś już taka sucha. Po co tobie siłownia? Ale proziaczek zawsze potrzebny. Zjem i do was wrócę. W związku z tym, że mam mnóstwo, ale to mnóstwo pytań o moje płytki w łazience, które pokażę wam, jak się prezentują. Słuchajcie, prezentują się tak i naprawdę mam mnóstwo o nie pytań. Pokażę wam tutaj. Tak samo również z tych płytek zrobiliśmy puk pod zlew. Dokładnie tak. Więc one prezentują się tak. Postaram się je znaleźć. A jeżeli nie uda mi się konkretnie tych płytek, to postaram się znaleźć po prostu sklep, w którym kupowaliśmy te płytki. Ewentualnie zawsze możecie zrobić sobie screena i o te płytki się zapytać, ponieważ ja już wielu osobom próbowałam tak jakby nazwę tych płytek napisać, bo naprawdę dostaję mnóstwo pytań, ale niestety, słuchajcie, usunęłam te wszystkie zdjęcia w trakcie, kiedy robiliśmy tą łazienkę, więc ciężko mi będzie, ale jeżeli jednak by mi się udało, to wam pokażę, natomiast jak wam nie pokażę, to na pewno podlinkuję wam sklep w Rzeszowie, w którym kupowaliśmy właśnie te płytki. A sweterek jest, słuchajcie, ten z Shein, pamiętacie go? Shein? Zaful, sorry, Zaful. Strasznie jest milutki i go uwielbiam. Powiem wam, że dosyć często w nim chodzę, dlatego że jest cieniutki, ciepły i taki miły po prostu, nie krępuje mnie w niczym. Jest taki miękki, że dosłownie pracuje na ciele, jakbym się taką, wiecie, woalką otuliła. Wow, rozładowuje mi się bateria. Dobra, więc muszę skoczyć ją podładować. Cześć kochani, właśnie przychodzę do was, godzina 15, jestem w Częstochowie, wróciłam z Rzeszowa, nie wzięłam odwarki, trochę pokręciłam, trochę nie pokręciłam, przyszedł mi fajny błyszczyk, powiem wam, że wiła, Deborah Milano i to jest ich nowa kolekcja. Przyszło mi to w paczce PR-owej i ja już jeden zdążyłam rozdać wam właśnie na Instagramie. Ja w ogóle bardzo często wam rozdaję różne rzeczy na Instagramie z tych właśnie paczek PR-owych, które do mnie przychodzą. Jakoś tak, wiecie co, muszę sobie kawkę zrobić w ogóle. Chyba sobie zrobię kawkę i sobie do was chwilę pogadam. Ja wiem, że ostatnio bardzo fajnie odbiera... Ostatnio, że w ogóle ja zaczęłam vlogować, wy zaczęliście to dobrze odbierać. Cieszę się bardzo, dlatego że lubię to robić. O ile tylko małe mi pozwala, to zawsze będę dla was chętnie vlogowała. No i to jest marka Deborah Milano, słuchajcie. Pokazałam wam na Instagramie ten łyżczyk, po czym kilka z was zapytało się mnie, czy powiększałam sobie usta i myślę, że właśnie to jest zasługa właśnie tego błyszczyka, że tak się mnie pytacie. Ogólnie, jeżeli chodzi o jakiegokolwiek typu zabiegi medycyny estetycznej, słuchajcie, powiem wam tak, ja nie mam zrobionego nic. Natomiast nie mam nic. Dlaczego? Dlatego, że
Mam zaprzyjaźnioną panią doktor Katarzynę Łętowską-Andrzejewicz. Jeżeli jesteście z Lublina, to bardzo serdecznie panią doktor Wam polecam. Jest to doktor, która po pierwsze jest bardzo fajna, bardzo mądra, ma rewelacyjne zabiegi typu laser frakcyjny, laser infini i w ogóle. Ja Wam coś powiem. Po ciąży udałam się do pani doktor z tym, aby poprawić jędrność mojej skóry. I jeżeli chodzi o zabiegi medycyny estetycznej, ja jestem jak najbardziej na tak. Tylko powiem Wam, o co chodzi. Rozmawiałam z panią doktor, która powiedziała mi, że w dzisiejszych czasach jednym z większych błędów w sztuce jest to, że kobiety, dziewczyny dokładają sobie kwasu, nie dbając przy tym o twarz. Czyli na przykład nie dbają o to, aby skóra była w dobrej kondycji, aby zrobić sobie raz na jakiś czas laser przeciwzmarszczkowy, ponieważ jeżeli dokładają kwasu hialuronowego do twarzy, to automatycznie nie chcą robić tych laserów, aby te lasery nie rozbijały im tego kwasu. I dziewczyny, które mają różne wypełniacze po prostu w twarzy, nie decydują się na zabiegi właśnie typu laser, no bo to rozpuszcza kwas. I właśnie pani doktor powiedziała, że to jest jeden z większych błędów w sztuce dziewczyn to, że dokładają sobie tylko kwasu, na przykład robią sobie brodę, wydłużają sobie brodę, no to wydłużają i to na przykład w pewnym momencie schodzi. Tutaj gęstość skóry jest automatycznie po prostu sflaczała i to nie wygląda tak jak wcześniej. Tak samo jest, jeżeli chodzi o policzki. Na przykład jeżeli kobieta robi sobie policzki, pięknie konturuje twarz. Bo wiecie, medycyna estetyczna to jest naprawdę, uważam, coś fantastycznego, jeżeli udajemy się do dobrych specjalistów. Ale na przykład właśnie powiem Wam, co ja zaobserwowałam jako trend gdzieś w social mediach. Widzę, że nagle dziewczyna wygląda pięknie. No myślę sobie wow. I nagle wygląda pięknie, wygląda coraz gorzej i nagle wygląda tak źle z tej swojej piękności, że już po prostu i te policzki, i to wszystko, i tego jest tak dużo, i dużo, i dużo, i dużo. I powiem Wam, że nie chciałabym nigdy zapędzić się gdzieś w tym wszystkim i wydaje mi się, że medycyna estetyczna jak najbardziej jest dla ludzi. Kwas hialuronowy uważam, że jeżeli potrzebujemy go, oczywiście, że tak, nie wiem, potrzebujecie nici, robicie sobie nici. Natomiast fajnie jest w tym wszystkim właśnie nie zapominać o tej skórze, żebyśmy też o nią dbały, żebyśmy sobie robiły raz na jakiś czas, żebyśmy po prostu na przykład raz do roku robiły sobie serię laserów. Mnie wszyscy się pytają, co ja robię, że ja nie mam zmarszczek. Słuchajcie, ja myślę, że to jest po prostu zasługa zabiegu, który robiłam u doktor Łętowskiej, Andrzejewicz, i jest to laser Infini. Jest to laser, gdzie nakuwa twarz i wiązka lasera jest wtłaczana bezpośrednio do skóry. Na pewno pomaga to przy produkcji kolagenu i tak dalej. I ja te zabiegi sobie zrobiłam i dzięki temu nie mam zmarszczek. Natomiast jeżeli chodzi o te moje zabiegi, które teraz zaczęłam, no to ja zaczęłam je robić, ponieważ szyja, o której też nie możemy zapominać, jeżeli chodzi o Maximusa, tego tutaj w Euroclubie, szyja, chomiczki, podbródek, to jest to teraz, nad czym chciałabym popracować, ale tak jak mówię, trochę jeszcze spróbuję sobie powalczyć, natomiast nie twierdzę, że jakieś zabiegi typu nici i w ogóle są złe, bo wszystko jest dla ludzi. Są super, jeżeli chcecie spróbować, to jasne. Ja na przykład powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podobają powiększone usta u wielu dziewczyn, jeżeli jest to ładnie zrobione w taki sposób, że tego nie widać. No i właśnie od tych powiększonych ust tutaj zaczęłam sobie z Wami gadać, że dużo z Was pyta się mnie, czy powiększałam usta. A to natomiast jest efekt tego błyszczyka Deborah Milano i to jest Volume Vinyl. Jak przyszły do mnie te błyszczyki, myślę sobie, co takie lepkie. Chyba mi się to nie spodoba, ale wiecie co? Właśnie mi się tak to spodobało, że codziennie go używam, codziennie pytacie się mnie, co mam właśnie na ustach, więc polecam Wam serdecznie 02, to jest najnowsza kolekcja i najlepsze jest to, że ja Wam pokazuję na przykład na Instagramie ten błyszczyk i dostaję z 1000 wiadomości, gdzie można go kupić. I na przykład myślę sobie tak, przecież mamy internet, przecież mamy Google, mam małe dziecko, mam mnóstwo obowiązków i tak
Ja na przykład, jak ktoś pokazuje piankę Gillette, wymyślam, no ale piankę Gillette, ja nie piszę do tej osoby, gdzie ja mogę kupić tą piankę Gillette, tylko ja sobie po prostu wpisuję w Google, nie wiem, pianka Gillette melonowa, taka i taka, no i to mi wyskakuje i myślę sobie, że tak chyba powinno to funkcjonować, bo jeżeli 100 osób do mnie napisze, gdzie dostaną błyszczyk Deborah Milano, a on jest w Rossmanie, tak notabene, ale jak ja bym miała tym 100 osobom odpisać, gdzie cieszę się, jak uda mi się na przykład do Was coś pogadać, ugotować obiad i siebie w miarę ogarnąć, już nie wspominając o moim synie, no ale ja po prostu nie mam kiedy tego zrobić. I mówię to Wam naprawdę z czystej sympatii, że fizycznie gdybym miała odpisać 100 osobom, no to pewnie zajęłoby mi to około godziny, no ale ja nie mam tej godziny w ciągu dnia, więc mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, błyszczyk Wam jeszcze raz pokażę, jest przepiękny, więc sobie zobaczcie, w ogóle jestem bardzo, bardzo ciekawa, jaki jest Wasz stosunek do medycyny estetycznej, do dbania o twarz, no bo tak jak mówię, ja bardzo będę zalecała, żeby sobie naprawdę robić lasery i na przykład później ewentualnie jakieś wypełniacze albo coś, a nie w ten sposób, że ja widzę właśnie, że teraz bardzo dużo dziewczyn robi wypełniacze, robi, później wypełniacze schodzą, skóra wisi i trochę tak się to wszystko zapętla się. Też z tymi zabiegami trzeba ostrożnie. Ja na przykład osobiście uważam, że rzeczy typu botox, powiększanie ust powinni wykonywać lekarze. Nie wiem, jaki jest Wasz do tego stosunek. To jest mój osobisty stosunek i to nie jest tak, że teraz na przykład jak ogląda mnie jakaś kosmetyczka, która wykonuje usta, że ja tak jakby mówię coś złego na jej pracy. Tu nie o to chodzi, tylko po prostu ja na przykład uważam, że może nie tak. Ja osobiście udałabym się do lekarza, gdyż mam gwarancję tego, że w razie czego, gdyby coś się stało, gdyby ktoś trafił tfu na jakiś nerw czy cokolwiek, to po prostu ktoś wie, jak ma mi coś podać, na przykład, żeby mnie uratować, a nie kosmetyczka albo osoba, która na przykład nie ma jakiegoś preparatu. Ostatnio właśnie też taka znajoma pani doktor, jedna z Częstochowy, powiedziała mi, że miała taką sytuację. Przyszła właśnie do niej kobieta, zaczęła robić usta i coś się zaczęło dziać. Nie tak, musiała, wiecie, trafić na jakiś nerw, ja się nie znam. Natomiast automatycznie musiała podać jej chyba hialuronidazę, chyba tak to się mówi, żeby ją uratować, a to jest na przykład preparat, który może kupić tylko i wyłącznie lekarz. Więc wiecie, no różne są rzeczy. Ja uważam, że jednak no, jeżeli to jest jakiś zabieg, wprowadza się gdzieś igłę, no to jednak ja na przykład osobiście bardziej ufam lekarzom, natomiast wiem, że takie zabiegi są teraz bardzo, bardzo modne w ogóle w internecie. Jestem strasznie ciekawa, jaki jest Wasz stosunek do medycyny estetycznej, bo ja wiem, że są tacy ludzie, którzy mówią, nie, w ogóle nie, nigdy sobie niczego nie rób i tak dalej. A ja uważam, że trzeba o siebie dbać, tylko w taki fajny sposób. Ja na przykład właśnie, jak Wam mówię, zainwestowałam sobie pieniądze w lasery, robiłam co półtora miesiąca laser i teraz mogę się pochwalić tym, że po prostu nie mam żadnych wypełniaczy w twarzy, a tych zmarszczek faktycznie nie mam. Dodatkowo teraz zrobiłam sobie tą kurację Babor Grand Cru, tą różaną i to jest tak, że taką kurację robi się raz na 2 miesiące, przez 7 dni i to są te ampułki. Zresztą miałam zrobić kawę i miałam Wam tutaj pogadać, a sobie ani nie wypiję kawy, mój synek śpi, więc mam chwilę, ani nie wypiję kawy i ani nie przyniosę ampułek, więc idę po kawę, idę po ampułki i do Was wracam, to kończę gadkę. Kaweczka zrobiona i szybka akcja. Babor. Czy warto kupować Babor? Powiem Wam tak. W zależności od tego, jaką macie skórę, fajnie by było, żeby ktoś Wam dobrał albo nawet dał jakieś próbki, żebyście sobie przetestowały. Posłuchajcie, nie ma jednej pielęgnacji idealnej. Dla każdego pielęgnacja idealna będzie zupełnie czymś innym. Mamy zupełnie inne skóry, inaczej się odżywiamy, inaczej żyjemy, inaczej śpimy. I dla każdego będzie czymś innym dobra pielęgnacja. Więc to nie jest tak, że Wy musicie mieć Babor czy coś tam. Natomiast powiem Wam, że tak jak zrobiłam sobie te lasery i zobaczyłam, że to naprawdę ma sens, że moja skóra naprawdę jest piękna teraz. Tfu, odpukać. Rzadko to mówię. Jestem dosyć, no nie tyle, że krytyczna w stosunku do siebie, no nie jestem. Akceptuję w 100% swoje mankamenty urodowe, natomiast no, potrzebowałam tych laserów. I później zrobił je mój brat. A nie, najpierw zrobił je mój brat. I pamiętam, siedzę przy stole i myślę sobie,
jesteś taki gładki. A on mówi, no jestem taki gładki właśnie. Ja mówię, no jak to taki gładki, że co? No i on mówi właśnie, że te lasery. No ja później jej zrobiłam, moja przyjaciółka jej robiła, w ogóle każdy teraz robi te lasery, pani doktor powiedziała, że wykonuje 100 zabiegów miesięcznie, w ogóle wow. Zostawię wam link na dole. Już nie pamiętam, ile płaciłam za te zabiegi, ale tak jakby macie, nie, no super, w ogóle wrzucę wam jakiś link na dole, żebyście sobie poczytały o tym zabiegu Infini. No i wracając do Babora, stwierdziłam, że chciałabym sobie zrobić tą kurację Grand Cru właśnie na przełomie jesień-zima i tą kurację robimy raz na 2 miesiące. Tampuki są bardzo skoncentrowane, ponieważ to są koncentraty w środku, więc tutaj już mamy do czynienia z czymś, co jest naprawdę bardzo konkretne i jest to typowe działanie anti-aging, czyli 3 różne ekstrakty z róż, które tworzą taką skuteczną i kompleksową kurację właśnie anti-aging. No i słuchajcie, myślę sobie, okej, robię. To był w ogóle, ja uważam, bardzo drogi produkt, jak na 7 dni. I stwierdziłam, okej, to jest właśnie ten czas, kiedy ja chciałam sobie ten anti-aging zrobić. No i codziennie wklepywałam ampułkę. Powiem wam, że w 100% pół ampułki wystarczyłoby na całą twarz. Ale chciałam się zastosować do wszystkiego, co tutaj było opisane, więc wklepywałam całą ampułkę, po prostu na 2 razy podejście, raz mi to pół się wchłonęło, później wklepywałam drugie pół. No i czekałam na te rezultaty. No i ja tak sobie patrzyłam, czy coś faktycznie w tej mojej skórze się zmienia. I tutaj powiem wam, że jeszcze wam przybliżę, 7 dni. Na każdy dzień miałyśmy zupełnie inną ampułkę. Tutaj były 2 takie same, tutaj chyba były 3 takie same i 2 inne na końcu. W sensie zupełnie 3 rodzaje tak jakby tych ampułek. One głównie miały spłycać zmarszczki, ujędrniać i pobudzać tą syntezę kolagenu. Miały też białe ampułki, one miały regenerować, nadawać takiego glow naszej skórze, równomiernego kolorytu. Tak jak mówię, każdy koncentrat, każda ampułka była zupełnie na coś innego. No nie, mój syn właśnie bierze kamerę, czekajcie. Jestem na sekundkę, wróciłam, byłam u synka. I kończąc temat ampułek Grand Cru, chyba tak to się mówi z Babor, powiem wam, że to jest po prostu bardzo dobra rzecz. Niestety droga, natomiast tak jak mówię, raz na 2 miesiące się wykonuje. Tutaj mam jedną ampułkę już pustą, właśnie zostawiłam, żeby wam pokazać. Tak wygląda właśnie ampułeczka. No i były w 3 chyba różnych kolorach. Buzia mi się śmieje, jak widzę, jak po prostu moja skóra wygląda w takim minimalnym makijażu. Słuchajcie, mam teraz tylko podkład i puder, trochę brązera i rzęsy. Nic więcej. A ktoś się mnie zapytał na Instagramie, czy robiłam coś z powiekami, że są takie gładkie. No już słuchajcie, nie robiłam nic. Ja nic nie robiłam oprócz laserów. Teraz robię dopiero zabiegi te Maximus. Maximus właśnie w biura klawie. Czekam z jakąkolwiek opinią, po prostu mówię wam, że je robię. Dałam sobie czas, chcę zobaczyć, czy będzie efekt. Nagrałam przed i po. Powiem wam szczerze, jak jest, bo co tutaj się oszukiwać? No nie, zrówko. Słuchajcie, nie chcę otwierać tej szczoteczki, dlatego że ma być na prezent, natomiast jest to męska wersja szczoteczki Foreo, chociaż moje koleżanki również mają czarne, bo po prostu podobają im się czarne. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale dla panów jest również właśnie Foreo. No i z racji tego, że ja mam przez tyle lat i już używam tej swojej namiętnie, pomyślałam sobie, że po prostu dla kogoś będzie Foreo szczoteczka z mojej rodziny. Ktoś, kto bardzo dba o swoją twarz zawsze, więc myślę, że to będzie fajna opcja na prezent. Ja na przykład pierwszą swoją szczoteczkę Foreo zakupiłam na Black Friday, więc myślę, że oni na pewno będą coś robili, albo Cyber Monday. W ogóle jeżeli chcecie jakiekolwiek teraz robić zakupy, to radzę wam się wstrzymać właśnie do tego okresu. Jakikolwiek, czy to ciuchy, czy coś dla dzieci. No i mam właśnie szczoteczkę męską Foreo, która pięknie wygląda i powiem wam, że sama może bym sobie chętnie podmieniła na czarną,
ale nie ma to większego sensu, bo mam tą fioletową swoją i to jest dwójka w ogóle, a ja mam tą swoją już trzy. Tak, na pewno powiem Wam jeszcze tak z ciekawości, bo sobie czytam z boku, a tego w sumie nie wiedziałam, że z korzyścią dla panów jest to, że właśnie ułatwia golenie. Chyba zmiękcza po prostu ten włos, mi się wydaje, ta pulsacja T-Sonic. No dobrze, fajnie, cieszę się bardzo, że mam jeden już taki konkretny prezent z głowy, bo ja już jestem takim zwolennikiem, od lat to praktykuję, że zawsze wszystkie prezenty pod choinkę kupuję pod koniec listopada. Dajcie mi znać, jak to właśnie jest u Was. No właśnie, teraz sobie zobaczyłam, że jest polska naklejka i jest napisane, że przygotowuje skórę do głębszego i bardziej komfortowego golenia w zaledwie 1 minutę. Super. Super. Więc jeżeli macie jakiś panów, no to jest właśnie męska wersja, chociaż ona jest dosyć rzadko pokazywana w ogóle gdzieś tam w internetach. Natomiast no jest coś takiego. I właśnie mam już ten prezencik. Hello my beautiful bigordy. Zobaczcie, jaka przepiękna torebeczka do mnie przyszła. Czyż nie jest śliczna? Jejku, wiecie, jakie ona robi wrażenie na żywo? Z tym, że od razu Was uprzedzam, to nie jest taka malutka torebka, jak teraz są modne takie saszetki dosłownie na telefon i klucze, tylko ona jest większa. Powiem Wam, że u FG zobaczyłam pierwszy raz markę Bigordy, później widziałam ją u Boogie. No i teraz właśnie sama sobie zamówiłam tą torebkę. Mało tego, tutaj jest druga torebka, która będzie dla Was jako prezent w trakcie trwającego vlogmasa, więc fajnie, jak będziecie ze mną, bo chciałabym bardzo Wam podarować. Ja to zawsze muszę się przejęzyczyć, bardzo bym właśnie chciała Wam podarować jedną torebkę, więc będzie mi miło, jak zostaniecie ze mną właśnie w trakcie nie tylko vlogmasa, no ale w ogóle klikajcie w dzwonek, ponieważ powiem Wam szczerze, że ostatnio YouTube wybija takie filmy dziwne, że jak nie klikniecie w ten taki, wiecie, dzwoneczek, no to nawet czasami jak dodam jakiś film, to będzie Wam ciężko nawet dowiedzieć się o takim konkursie, który właśnie planuję. Konkursie, rozdaniu po prostu, rozdaniu pod jednym filmem. Więc sobie klikajcie w dzwoneczek na moim kanale. Natomiast proszę bardzo, tak się prezentuje torebka. Do niej jest piękny pasek. Ja wybrałam sobie bardzo niestandardową długość, ponieważ poprosiłam, aby mi panie uszyły po prostu pasek krótszy. No jest śliczna. Słuchajcie, to są w ogóle włoskie syntetyczne skóry, więc ceny są rewelacyjne, więc uważam, że nawet tutaj nie muszę Wam żadnego kodu zniżkowego dawać. Takie torebki w sklepach kosztują grubo ponad 500 zł, więc śmiało możecie sobie zaglądać i patrzeć ten model. Chciałam Wam powiedzieć, że od kilku dni sprzątam w swojej garderobie, sprzątam, układam w czapkach, w szalikach, wszystko sobie zdjęłam i tak dalej. I będę chciała Wam trochę popowiadać o tym więcej w ogóle temacie, bo uważam, że jest to mega ważne i widzę już, jaki to ma wpływ w ogóle na wszystko. Wracając do tematu czapek, temat bardzo kontrowersyjny. Pamiętam, jak ta czapka wywołała ogromną burzę, jak można być takim nienormalnym, żeby tyle zapłacić za czapkę i w ogóle. Wiecie co, nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, ale ja tych czapek mam tu raz, dwa, trzy i beret. Reszta to są czapki zimowe. Wolę mieć po prostu tyle niż więcej, a gorszych jakościowo. Zobaczcie, ta czapka jest ze mną od 2 lat. Czy widzicie, żeby coś się z nią działo? Ona jest ze mną, słuchajcie, wszędzie. Ja nie mam czasu na to, żeby ją jakoś czyścić, myć. Ona nigdy w życiu nie była czyszczona. Jedyne co to czyściłam ją wałkiem. Takim standardowym do ubrań. Więc jeżeli zastanawiacie się i szukacie takich Baker Boy, Baker Head, no to oprócz Raslan, który mi się marzy dosłownie, to ten MMQ2 bardzo Wam polecam. I uważam, że wcale to nie jest jakoś dużo za taką czapkę. Jest dużo, ale nie za taką jakościowo i za takie wykonanie. Słuchajcie, siądę sobie teraz i odpiszę na maile, bo właśnie mój synek się na chwilę przebudził, ale znowu go ululałam, więc odpiszę sobie na maile, bo to jest taka jedyna chwila, kiedy ja to mogę zrobić,
znalazłam magnez z Mediolanu. Dajcie znać, czy zbieracie magnesy. Zastanawiam się, co z tym zrobić. Trochę mi to wkurza na lodówce, nie chcę ich wieszać. One też odpadają po pewnym czasie, te gipsy. Wiecie, o co chodzi. Dajcie znać, czy macie jakieś patenty na takie magnesy. Mega fajna pamiątka, no bo od razu mi się tak fajnie to skojarzyło, że w tym Mediolanie byłam. Bardzo chętnie bym wróciła. No i nie wiem. Muszę jakoś coś wykombinować. Widziałam, niektórzy mają takie tablice po prostu, wiecie, magnesowe. I tam sobie te magnesy przyczepiają. Dobrze, lecę. Skupiam się na tym, co mam zrobić, bo na pewno wtedy pójdzie mi szybciej. Nothing.